cała prawda o alkoholu. I polecam wam zapiąć pasy, bo ten odcinek wyrwie z butów wiele osób i nie spodoba się też wielu osobom. Ale ja nie jestem zupą pomidorową, żeby każdy mnie lubił. Za to jestem od tego, żeby uświadamiać was w zakresie waszego zdrowia i nawyków żywieniowych. Gotowi? To zaczynamy. 500 piw. Tyle średnio wyniosło spożycie alkoholu wśród dorosłych. To małe uproszczenie, bo chodzi dokładnie o 11 litrów czystego alkoholu na osobę. Co szósta dorosła osoba zgłasza regularne i nadmierne spożycie alkoholu. Część osób może powiedzieć, że to źle, a część powie, że lampka wina do obiadu to przecież nawet jest zdrowa. Tak więc gdzie leży prawda? Ja nazywam się Michał Wrzosek i od 10 lat edukuję Polaków, jak żyć zdrowo. Dziś poruszę temat, który budzi wiele kontrowersji i pytań. Alkohol. Czy naprawdę jest taki szkodliwy, jak mówią, czy może istnieje jakaś prozdrowotna dawka alkoholu? A może istnieją jakieś korzyści z jego umiarkowanego spożycia? Zostań ze mną do końca i dowiesz się, co tak naprawdę kryje się pod kuflem piwa czy lampką wina. Na początek rozprawmy się z najczęściej pojawiającymi się mitami na temat alkoholu. Mit pierwszy: alkohol ogrzewa organizm. Po kilku łykach alkoholu odczuwane jest charakterystyczne ciepło przeszywające cały organizm. Wiele osób uważa więc, że alkohol ogrzewa. W rzeczywistości alkohol powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych pod skórą i utratę ciepła z organizmu. Dlatego unikaj alkoholu, zwłaszcza gdy przebywasz w niskich temperaturach. Mit drugi: mieszanie różnych rodzajów alkoholu powoduje większego kaca. Ale to mit, to jakiego masz kaca zależy od ilości alkoholu i zawartości kongenerów. Najmniej ma ich wódka, a najwięcej czerwone wino czy na przykład whisky, więc one powodują potencjalnie większego kaca. W tym badaniu naukowcy podzielili osoby badane na grupy. Badani z pierwszej grupy pili piwo aż do uzyskania konkretnego stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, a następnie sięgali po wino. Osoby z drugiej grupy piły tylko piwo lub wino, a w kolejnym dniu badanych zamieniono grupami. Co się okazało? Ani rodzaj, ani kolejność spożywanych napojów alkoholowych nie wpłynęła istotnie na intensywność kaca. Prawdopodobnie więc sam efekt mieszania alkoholi nie ma większego znaczenia, jeżeli chodzi o nasilenie kaca. Mit trzeci: kawa pomaga wytrzeźwieć. To fałsz. Kofeina może uczynić osobę nietrzeźwą bardziej czujną, ale nie przyspiesza procesu metabolizowania alkoholu w organizmie, czyli nie powoduje, że szybciej będziemy trzeźwi. Takie chwilowe lepsze samopoczucie po kawie jest szczególnie niebezpieczne, gdy ktoś uzna, że jest już trzeźwy i może prowadzić samochód, dlatego nie wierz w ten mit. Mit czwarty: alkohol pomaga w lepszym śnie. To oczywiście kolejny mit. Może i zaśniesz trochę szybciej, ale ten sen po alkoholu jest płytki, a dodatkowo nie przechodzimy wtedy w stan głębokiego snu. To powoduje częste wybudzenia, cały taki sen jest gorszy i powoduje kolejne problemy zdrowotne. Mit piąty: picie piwa jest mniej szkodliwe niż picie mocnych alkoholi. To ilość i częstotliwość picia alkoholu jest kluczowa, a nie to, po jaki rodzaj alkoholu sięgasz. Ale dlaczego tak właściwie alkohol jest niezdrowy? Już tłumaczę. Na początku posłuchaj kilka faktów o alkoholu, o których wiemy dzięki danym WHO. Spożywanie alkoholu jest przyczyną 3 milionów zgonów rocznie na całym świecie, a także niepełnosprawności i złego stanu zdrowia milionów ludzi. Spożywanie alkoholu odpowiada za ponad 5% globalnego obciążenia chorobami. Alkohol jest przyczyną ponad 200 chorób i urazów. Spożywanie alkoholu powoduje śmierć i niepełnosprawność stosunkowo wcześnie w życiu. U osób w wieku 20-39 lat około ponad 30% wszystkich zgonów można przypisać alkoholowi. Moim zdaniem statystyki te są przerażające, ale przejdźmy do konkretów. Dlaczego tak właściwie alkohol jest niezdrowy? Alkohol etylowy może doprowadzić do zatrucia. Zatrucie alkoholowe to stan, w którym w organizmie jest zbyt dużo alkoholu, co powoduje zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego i może prowadzić do śmierci. Objawy to m.in. nudności, wymioty, bóle brzucha, zawroty głowy, podwójne widzenie, problemy z koncentracją i równowagą, drgawki, a nawet śpiączka. Wymagana jest natychmiastowa pomoc medyczna, która może obejmować płukanie żołądka, podawanie płynów dożylnie i monitorowanie funkcji życiowych. Oczywiście na tym jego negatywne działanie się nie kończy. Gdy stężenie alkoholu we krwi zbliża się do zera, mamy do czynienia z kacem. Kac alkoholowy to połączenie negatywnych objawów psychicznych i fizycznych, które mogą wystąpić po pojedynczym epizodzie spożycia alkoholu. Istnieje wiele możliwych przyczyn kaca alkoholowego, wśród nich wyróżnić możemy toksyczne działanie metabolitów etanolu. Objawy kaca różnią się w zależności od osoby pijącej, często pojawia się senność, zmęczenie, ból głowy czy wzmożone pragnienie. Niestety, ale nie mamy leków na kaca i działać możemy jedynie tylko objawowo. Staraj się wtedy w miarę możliwości odpoczywać, jeść regularne posiłki, pić dużo wody, a w razie wystąpienia biegunki lub wymiotów nie zapomnij o elektrolitach.
Niestety, ostre zatrucie i HAC to jedynie krótkoterminowe konsekwencje spożywania alkoholu. Nie bez powodu jest on traktowany jako jedno z głównych źródeł uzależnień. Często wydaje nam się, że alkohol wprowadza nas w lepszy nastrój i może sprawiać, że zapominamy o problemach i smutkach. Jednak trzeba pamiętać, że jest to tylko chwilowe wrażenie, a smutki nie znikają, są jedynie na chwilę zagłuszane. Nic więc dziwnego, że tak łatwo się od niego uzależnić. Biorąc pod uwagę wyniki badania, szacuje się, że z zaburzeniami zdrowia psychicznego związanymi z alkoholem kiedykolwiek w życiu zmagało się ponad 7% mieszkańców Polski w wieku powyżej 18 lat, co przekłada się na populację ponad 2 milionów Polaków. Zaburzenia związane z alkoholem dotykają częściej mężczyzn niż kobiet, odpowiednio 13% i 2%. Według oszacowań niecałe 2% dorosłych mieszkańców Polski było kiedykolwiek uzależnionych od alkoholu, a niecały 1% w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Po ekstrapolacji na populację mieszkańców Polski oznacza to, że ponad 500 tysięcy Polaków była kiedykolwiek uzależniona od alkoholu i ponad 200 tysięcy była uzależniona w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Przy czym w grupie uzależnionych mężczyzn jest 10-krotnie więcej niż kobiet. Na pewno dobrze znany jest Ci negatywny wpływ alkoholu na wątrobę. To właśnie ona musi sobie radzić z oczyszczaniem krwi z tej toksycznej substancji. Skutkiem nadużywania alkoholu jest tłuszczenie, a później także marskość i w końcu niewydolność wątroby. Alkohol znacznie też zwiększa ryzyko nowotworu wątroby i nie tylko. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem sklasyfikowała alkohol jako substancję rakotwórczą grupy pierwszej, wskazując, że istnieją przekonujące dowody wskazujące, że może on powodować nowotwory u ludzi. Picie alkoholu może powodować co najmniej 7 rodzajów raka. Raka jamy ustnej, przełyku, gardła, krtani, jelita grubego, piersi i wspomnianej przeze mnie wątroby. Istnieje kilka przyczyn, dla których picie alkoholu powoduje nowotwory. Prawdopodobnie różne rodzaje raka zostają wywołane różnymi przyczynami, do których zaliczamy na przykład alkohol i aldehyd octowy. Alkohol, czyli etanol, jest w naszym organizmie przekształcany w związek chemiczny zwany aldehydem octowym. Zarówno etanol, jak i aldehyd octowy są substancjami rakotwórczymi. Marskość wątroby. Marskość wątroby zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na raka. Hormony. Alkohol może zwiększać poziom pewnych hormonów, takich jak estrogen. Wysoki poziom estrogenu zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi. Spożywanie alkoholu w nadmiernych ilościach może uszkodzić prawie każdy organ i układ naszego ciała. Może prowadzić m.in. do udaru i niewydolności serca, zaburzeń psychicznych i behawioralnych, w tym depresji, białaczki u dzieci, których matki spożywały alkohol w czasie ciąży, zapalenia trzustki i wielu innych. Jak widzisz, lista szkodliwych efektów alkoholu jest długa i mógłbym tak wymieniać cały dzień. Alkohol szkodzi zdrowiu, ale czy szkodzi też odchudzaniu? W internecie krąży jeszcze jedno przekonanie na temat alkoholu, że nie ma kalorii. No niestety, nie mam dobrej wiadomości. Jak pewnie wiesz, tyjemy od nadmiaru kalorii, czyli jak jemy więcej kalorii niż spalamy w ciągu dnia. Źródłem kalorii w codziennej diecie są białka, węglowodany i tłuszcze. A co z alkoholem? Na nasze nieszczęście, albo i szczęście, alkohol również jest dla ludzkiego organizmu źródłem energii. Konkretnie źródłem 7 kalorii na każdy 1 gram. A to oznacza więcej kalorii niż 1 gram cukru, który dostarcza 4 kalorii. Jak to wygląda na konkretach? Kufel piwa to zwykle około 200-300 kalorii. Kieliszek czerwonego wina to około 140 kalorii. Shot wódki, czyli około 50 gramów, i porcja whisky, czyli około 25 gramów, to około 110 kalorii. A kieliszek likieru kokosowego to nieco ponad 90 kalorii. Oczywiście na kaloryczność trunków składa się nie tylko sam alkohol, ale też słód jęczmienny w piwie, czy na przykład mleko w likierach. Jak widzisz, alkohol jest dość kaloryczny i nie będzie sprzyjać odchudzaniu, a wręcz będzie je utrudniać. Tak jak obiecałem na koniec, zajmiemy się tematem bezpiecznej dawki alkoholu. Global Burden of Disease informuje, że zgodnie z literaturą naukową spożywanie niewielkich ilości alkoholu może zmniejszyć ryzyko chorób układu krążenia i cukrzycy typu drugiego. A ilość alkoholu minimalizująca utratę zdrowia prawdopodobnie zależy od przyczyn leżących u podstaw obciążenia chorobami w danej populacji, a także płci i wieku. Zanim podam Ci teoretycznie prozdrowotną i neutralną dawkę alkoholu, zdefiniujmy, czym jest jeden drink. Jeden standardowy napój, czyli drink, definiuje się jako 10 gramów czystego etanolu. Dawka ta w przeliczeniu na najczęściej spożywane rodzaje napojów alkoholowych wynosi 200 gramów piwa 5%, 100 gramów wina 10%, 25 gramów wódki. Taką teoretycznie prozdrowotną dawką jest pół drinka dziennie, a taką neutralną dawką 3/4 drinka dziennie. Moim zdaniem jednak, mimo że naukowo próbuje się określić prozdrowotną lub neutralną dawkę alkoholu, zważywszy na to, że jako społeczeństwo mamy tendencję do nadużywania tej substancji i biorąc pod uwagę wszystko,
wszystkie wymienione wcześniej przeze mnie negatywne konsekwencje, nie warto dbać o zdrowie, pijąc nawet minimalne ilości alkoholu. Jeśli chcemy zadbać o nasz układ sercowo-naczyniowy, czy zapobiec wystąpieniu cukrzycy typu drugiego, istnieje naprawdę wiele dużo mniej ryzykownych interwencji, które możemy podjąć. Ale moim zdaniem alkohol też nie sprzyja naszemu rozwojowi. Nie sprzyja osiąganiu celów, nie sprzyja konsekwencji, nie sprzyja budowaniu dyscypliny, nie sprzyja też budowaniu takiego silnego zdrowia psychicznego. Od ponad 2 lat nie byłem w stanie upojenia alkoholowego. I to wynika z szeregu moich różnych doświadczeń. Po pierwsze, zacząłem ten alkohol spożywać w wieku, w którym nie powinienem był go spożywać. Poznałem to doświadczenie. Wiedziałem, co się z tym wiąże. I potem, gdy schudłem, zacząłem dbać o siebie, zacząłem też się uczyć o tym zdrowym życiu, zdecydowanie ograniczyłem alkohol w swoim życiu. I bardzo wiele dała mi też praca w gastronomii. Ten widok ludzi o 4, 5, 6 nad ranem był dla mnie wręcz po prostu obrzydliwy. Obrzydliwe były dla mnie zachowania ludzi po alkoholu, które widziałem w pracy. I to był taki pierwszy moment w moim życiu, kiedy alkohol zaczął mi brzydnąć. Następnie, gdy już zrezygnowałem z pracy w gastronomii, zacząłem prowadzić swój gabinet dietetyczny, treningi personalne, prowadząc swoich podopiecznych online, budowałem już zupełnie inne otoczenie wokół siebie. Ja już też nie miałem wokół siebie ludzi, którzy regularnie spożywali alkohol, bo najczęściej były to już osoby aktywne fizycznie, z jakimiś innymi zainteresowaniami, dbające też o siebie. I dzięki temu te sposobności do spożywania alkoholu znowu jakby stawały się coraz rzadsze, bo już nikt się na ten alkohol nie wyciągał. Moja żona też na dzień dzisiejszy prawie w ogóle nie spożywa alkoholu. Jednym właśnie z takich powodów, przez który uważam, że czuję się tak dobrze i mam tyle energii, jest właśnie fakt, że praktycznie nie spożywam tego alkoholu. Dbam też oczywiście o sen, o warzywa, owoce i te wszystkie inne rzeczy, których was uczę, ale uważam, że brak spożywania alkoholu czy jakichkolwiek w ogóle używek ma tutaj też fundamentalne znaczenie. Właśnie między innymi też dla moich bliskich. Ja chcę żyć zdrowo i chcę każdego dnia budzić się z takim poziomem energii, że mam siłę na to, żeby zrobić swój trening i na to, żeby pracować i na to, żeby spędzić z nimi czas. I oczywiście jestem tylko dietetykiem, tylko jakimś tam Michałem i nikomu nie będę mówił, jak ma żyć, czy ma pić, czy ma nie pić. Dostarczyłem wam wiedzy opartej o badania naukowe, żebyście mieli pewność, że alkohol negatywnie wpływa na wasze zdrowie i opowiedziałem wam swoją historię, z której możecie, ale nie musicie wyciągnąć coś dla siebie. Życzę wam, żeby każdy z was wyciągnął jednak coś dla siebie i chociaż w jakimkolwiek najmniejszym stopniu zmniejszył spożycie alkoholu, bo na pewno wyjdzie wam to na lepsze.